Witam, witam i o zdrowie pytam. Zapraszam na kolejny odcinek z Markusem. Czekajcie, kurde. O, przep się nie widzi, że się kurczę witam z ludźmi. O, pa. No. Jesteśmy, moi drodzy, pod szpitalem. Tamte trupy są przeszukane. Mam, czyli tak mam wrażenie, że na pewno jakiegoś ominąłem. Przespałem się w jednostce wojskowej, no i wróciliśmy pod szpital, bo kurczę, jak widzicie, szwenda się tego jeszcze. Podjechałem, myślałem, że zajmiemy się już, kurczę, tak jakby wejdziemy do środka i w środku już będzie względnie luźno. A jak widzicie, zomboid chce nas, że się tak wyrażę, przetestować. Do tej pory zabiliśmy około 1600 zombiaczków. Wypad, no. Liczba rośnie. No ale jak ktoś ma mnożnik zombie razy kilka, więc nie ma co się dziwić. O jedny. Matko. Musimy też trochę wręcz powalczyć. No niestety, ale tylko tak możemy naszą nieszczęsną zwinność, kurczę. Chodźcie, przypędzie. O. Podnieść. Więc o, niestety musimy się troszkę wręcz ponaparzać. Dobra, czekaj, sprawdźmy jeszcze. O, tu jeszcze zegarek jakiś ominęliśmy jeden. Ale muszę wam przyznać, że na początku gry sztywni chętniej dawali spluwy, nie spluwy. Teraz jak mam być z wami szczery, robi się biednie. Tutaj z całej tej gromady, jak ją tutaj przeszukiwałem, to muszę wam powiedzieć, że dał chyba tylko 4 pistolety, może. Także słabo, słabo daje. Dobra. Wchodzimy do głównego budynku. Chociaż czas jeden, chociaż budynek wyczyścić. Tutaj chciałem tego odpalić i użyć w nim... no, jak to się mówi, sygnałów dźwiękowych, ale akumulator wynosił 0. Ogólnie jest w zajebistym stanie, bo się świeci na zielono, prawie tam setka. Ale akumulator tam też setka, ale naładowanie 0. Także... dobra. Jesteśmy w szpitalu. Ole tu sztywnych. Trochu was tu żeśmy sprzątnęli. Dobra, tu plecaki, okej. Okay. Później się skupimy na sprzątaniu. Gdzie tu będą leki? No na tej sali głównej powinny być. Tu jest jakiś kantorek mały, widzę. Schody na piętro. Pusto, pusto. Zaraz tamtędy pójdziemy. Czekaj. Ja tu po leki przyszedłem. Ale opakowanie słoików też wezmę. Nie pogardzę. I też stwierdziłem, moi drodzy, że jako nam w domu żadna roślinność nie krzyczy, żeby ją podlać i tym podobne, to możemy sobie na spokojnie jeszcze, z wyjątkiem nieszczęsnego naszego szpitala, pierdolnąć się, bo bardzo niedaleko stąd, tylko zanim to zrobimy, byśmy musieli sprawdzić, w jakim stanie mamy auto, żeby nie zdziwić się po drodze gdzieś, i moglibyśmy się pierdzielnąć do sklepu z bronią, bo mamy młot wyburzeniowy, więc wejście też nie będzie problemem. A kto wie, może w końcu nas by obdarowało nieszczęsnym magazynem do tworzenia amunicji. O, jak słyszeliście hałas, to sorki, bo zapomniałem okno zamknąć. Dobra. Chodźmy na to piętro zobaczyć, jak sytuacja tutaj ze sztywnymi. No, tam jakichś pojedynczych niedobitków na pewno znajdziemy, ale nie powinno być ich tu dużo już. Mnie tu jeszcze na górze nie było. Więc to nie ja. To był składzik z lekami, zaraz go sprawdzimy. O, względnie czysto. Tutaj. Aha, nie macie nic przy sobie. Okej. Okej. Tutaj. Pusto. Siłownia. Ty, w szpitalu też tu siłkę mają, ty. Dobrze wiedzieć.
Na przyszłość? Dobrze wiedzieć. O, ale dostać się akurat do tej siłowni, to sami widzieliście, co trzeba pierdzielić. Poradnie go ten mam, a tutaj czasopismo Gorące Laski. Dawaj, pa, jak się uszczęśliwić, jak go kurczę wyżdżytasz. Dobra, tu siłownia, ale sprzęt to ja mam na siłownię, także mnie to nie interere. Tu jest druga siłownia, jakaś ochrona. Dobra, chodźmy na tamten składzik z lekami. Miejmy nadzieję, że tam były leki. Duży szpital, trzeba przyznać. Tylko ciekawe, ile tych leków da. Ło! Czego mnie tak zachodzisz od dupy strony? Tylko kurczę, drzwi nie ma. No nie gadaj. Ty, no weźcie się zlitujcie może, co? No nic, zobaczmy tutaj pokój ten pacjentów, salę. O matko, ty! Ile rzeczy? Czekaj, ty masz coś ciekawego? Nie. O! Boy from Kentucky. Tutaj, o, zegareczek. No dobra. Biednie. Zegarek cyfrowy, metalowy, w kolorze złotym. Ulala. Zaraz jesz i zajarasz, spokojnie. Tu, o, tutaj był ten kantorek, tu powinny być leki. Bingo. To mi niepotrzebne. Dokładnie, środki do dezynfekcji. A czekaj, to mi niepotrzebne. Tutaj też to mi niepotrzebne. Kurde, ale antybiotyków nie dało żadnego z jednego. Nie fajnie. Czekaj, jak już tu jesteśmy, sprawdź to biuro. Jakiś klej może, coś. Tym goście. Nawet kleju nie dasz. Oj, Markus, no co ci poradzę? No słabiutko, nawet kleju nie dało. Czekaj, no, sprawdźmy tak po kawałku, kurczę, bo się... A tu są co? Kible będą. A tu jest biuro, ale szafeczki i lodówki. Zgniłe żarcie. O, jednak coś nie zgniło. Ale liczyłem na leki, nie? Sos sojowy, dawaj. A tu? O! Dobrze jest. Jackpot, dziesiąteczka. Tutaj też są leki. O! Antybiotyków troszkę mamy. Lepszy ryc, nic. O matko, i weź tyle biegnie, żeby ci było do... O, antybiotyki znowu? Dobra. Dawaj. I znowu antybiotyki. No dobrze, może troszeczkę więcej bym chciał wynieść antybiotyków ze szpitala niż 3 sztuki. Elegancko, kolejne. Bardzo dobrze. Dobra, cyk. O, klej. Dobra, tu nie ma nic, tutaj. O, klej, szlugi. Dobra, tu biurko coś jest. O, szlugi. Kto by pomyślał? Tutaj będzie biurko? Czy też z drugiej strony? A co, tu nie mogę? O, ty kurczę. Mamy 4 antybiotyki i dużo, i ogólnie bardzo dużo tych materiałów związanych z medycyną. No dobra, ładnie, nie można narzekać. No w kiblach raczej leków nie będzie. Tutaj mogą być. Panie się uspokoi. No my tak zaraz będziemy musieli iść się wyładować. Bo widzę, że już się robimy powoli. Przeciążeni. Ty, no co jest? Żadnej półki tu nie ma. O, tu jest. Ale o, dobra, szlugi mogą być.
Halo, no jakakolwiek... O, tu jest jeszcze walizka, ale pusta. Kurde, i znowu se pomieszałem. Weź to teraz ustaw tak, jak lubię. Chyba tak było. Dobra, cyk. No, kierowniku, plecak pełny. Plecak pełny. Dobra, chodź się wyładujemy. What ty? Okej. Można powiedzieć, że zaraz to pięterko będziemy mieli ogarnięte. What? Ty dupku. Ale I am ready, kurczę. Ready, steady, go. Chodź tędy. Też powinniśmy dojść chyba do wyjścia. Słyszałem chyba, ale nie widziałem. Oj, stary, naprawdę ty jesteś znudzony? Stołówka, wszystko idzie zgnite. Wytłumacz mi, jak to może być, że ty jesteś teraz znudzony? Tutaj kolejna stołóweczka. Dobra, weszliśmy tutaj do głównego. Okej. Teraz na pewno słyszałem. O! Okej. Markus, pięknie. Tylko, że jedną rzecz zrobię źle. Nie do tych drzwi poszliśmy, kurde. Przez z tyłu tir stoi, baranie. Masz, zajadę se szlugę. Dotleń się, dotleń. No i tak to, moi drodzy, idzie, kurczę. Dostaliśmy się do szpitala już, jak widzicie. Nawet nie jesteśmy w stanie zbierać zasoby w środku. Ale jeszcze dużo ich zostało. Piwo w puszce nie, bo ci zmęczenie przywali. Tu mamy 1500 zostało kalorii, to zjedz pół. Nie, zrób się smutny, dobra? Zaraz się odciążysz, jak to zjesz. Spokojnie. Mógłbyś jeść szybciej. Dziękuję. A jednak. Zrobiłeś się smutny. To nic, perk palacza pozwala nam jarać szlugi. Do woli, bo trzeba pamiętać, że jak nie macie perku palacza, to możecie w końcu się zatruć. Dobra. Chodź, wyładować się, wyładujemy. Tylko kurczę, pogoda taka na dworze, kleszczy. Odczep się. Naprawdę na dworze akurat kleszczy, bo nam pokazuje termometr minus 8. Do tego trzeba liczyć, że jest temperatura odczuwalna minus 10-15 stopni bardziej. Znaczy więcej. Dalej, come on. Też chcesz? Proszę cię bardzo, nie ma problemu. Rozdam każdemu. Dobra, weź przyspiesz, ale bądź czujny jak knur. Idzie, uwaga. Widzisz, że jestem zajęty? Ale dobrze, bo jak mnie tak atakujecie co chwilę, akurat w tym przypadku, to się rozgrzewam troszkę. Bo zimno. Dobra, dawaj do... Tak, uwaga, kolejny lezie. Bardzo ładne. Pa, kolejny lezie, nie? Oj, no chodź, chodź, chodź. Się nigdy nie nauczycie. O, matko, no trochę może ci kleszczyć, Markus, w tyłek. Nie wątpię. Ale przeżyjesz. A pudełko słoików, kurwa, kto odłoży? Za przeproszeniem. Dobra. Wracajmy, bo coś szczerze, jeszcze troszkę leków stąd wyciągniemy. Mam nadzieję. A poczekaj. Nie sprawdziłem, co masz na pace. A, nie masz nic ciekawego. Ale no, żeby wam pokazać, macie, że akumulator już jest ende. Zero. Ale reszta, no, trzeba to przyznać, że w dobrym stanie jest. No, z wyjątkiem może opon. Jednej opony.
Dobra, ale my tu pitu pitu. O co, ty też chcesz? No chodź. My tu pitu pitu. A szpital sam się nie sprawdzi. O, dobra, tutaj widziałem jakąś izbę przyjęć, coś ala. O, może być. Wszystko cennym zasobem jest, gdy świat kończy się. Tutaj czasem pismo. O ty kurczę. Dobra, tu jest przychodnia, poczekalnia. O! To ja muszę sprawdzić, kierowniku. O, tak poza tym wszystko mam. Kurde. Tu też. Co to było? A, idą sztywni. A, radźcie. Już? O, no ale dobra, dziwne było, jakbyśmy znaleźli w szpitalu magazyn do tworzenia amunicji. Kibelek? Pusto. Gdzieś słyszałem drzwi waliły. Pusto? O ty kurde. Chodźmy tutaj sprawdzić. O! O dobra, dupa. Nie zostaję długo w takich miejscach, w takim właśnie kantorku. Bo może bardzo duże prawdopodobieństwo, że otworzymy drzwi, a tam horda. Tutaj. O! Hehe, mamy to. Kurde, ale... Nie ma antybiotyków. Trochę do dupy. Ale no nic. Nic na to nie... O! I dzień dobry. Otóż to antybiotyki. A, wziąłem, dobra, już tą jedną maskę weź, niech będzie. Kolejne, zajebiście. Zajebiście. Dobra, tu możliwe, że jeszcze w salach a nie, tu nie ma półek. Kurde. To też bez półek? Też bez półek. Ja pierdzielę. Czekaj, tam na dole byliśmy. Tu byliśmy. A, tu nie ma żadnego magazynu, tu leków nie będzie. Tak, tu leków nie będzie. O, musimy iść na górę w takim razie dalej. Nara, żebyś mi od pleców nie zaszła. Dzień dobry, dzień dobry. No, wyłazicie sobie jeszcze co jakiś czas z kątów. Cześć, tu byliśmy. A dobra, sprawdźmy tu. Co tutaj jest? O, słyszę kilku zombie, jak już słyszałem. Kilku, na pewno. Dobrze mówiłem. O, ty! Ty dupku. Ty dupku. Plecy. Na szczęście tylko jeden. Pokój. Czyżby tam było biuro pokój ochrony? A jak? Co my tutaj mamy? Kolejnym 16. Znaczy na ten sam rodzaj amunicji 16. Ale kurde no. Ty i tłumik kolejny. Nie widzisz, że coś robię? O, kierowniku, jesteśmy przeciążeni. A nie, dobra, jeszcze coś zmieścisz. Płytę na pewno zmieścisz, zapałki też, szlugi też, iż. Popatrz, pokój ochrony, ale dobra, to jest Ameryka.
Takie zapalniczki to ja nie chcę, w dupę są w stacie. Ameryka! O, i teraz idealnie, dobra. A tutaj mi masz, o, pudełeczko 9 mil. Kolejny tłumik, ty! Zajebiście! Kurde, a tutaj ile tych pudełek? 8, może być, może być. 9 mm trochę już mamy. Co, więcej nie podniesiesz? Kurde, no dobra, trzeba będzie tu wrócić. Dobra, rura. Biegnij, Markus, biegnij. Uuuu! Dobranoc. Płynanoc, karaluchy pod poduchy. A, czek przed po antybiotyki. Wchodzi z dwoma tłumikami, kilkoma spluwami. Fajnie, fajnie. Matko, dalej śnieg pada. No nic, Markus, nie poradzę. Że piździ. Ale elegancko, dwa tłumiki. Ze szpitala wynosimy tłumiki. Czemu nie? Ale dobrze jest. Antybiotyków też troszkę dało. 7. Dużo mało, sami stwierdźcie. Ale zawsze lepszy ryc niż nic. Chociaż biorąc pod uwagę ilość wywalonej amunicji po to, żeby się tutaj dostać, to... to troszkę mało. Dobra, maczeta jeszcze wytrzyma jedną podróż. Chodź, idziemy do tego, kurczę, pokoiku. A tobie się pić ogólnie chce. Zaraz ci wody dolejemy, dobra? Jakieś krany na pewno zaraz będzie, to ci doleję wody. Zluzuj. Pokój ochrony. Czy nie tu? Czego ja nie wziąłem? A, amunicję M9, dobra. No, chodźcie. Chodźcie do taty. Bo ja amunicją nigdy nie pogardzę. Dobra, co my tutaj mamy? Pralnia. Nara. Tutaj. Urządzenie elektroniczne tutaj. O, proszę bardzo, zlew. No, dajemy radę powoli, Markus. Ze mną nie zginiesz. Chyba. Póki co dobrze się trzymasz. No, czasami ci smutno. Albo nudno w najbardziej i najdziwniejszych momentach, na przykład kiedy nawalasz zombie. No już to weź, wiem, że tam ominęli. Ło! Kurde! Czuj na knur! Moi drodzy, mam łom, mogę wziąć szafki z punktu wojskowego po drodze. A w tirze też jest łom. Tak kolejny, tak na marginesie. Gdzieś tam waliły w drzwi. Nie rozwalam butami, bo znowu mi kuźwa buty spadną i bez się zdziwię. Znaczy, my chyba do kuchni wyleźliśmy, nie? Nie widzisz, że jestem zajęty? Zwiedzam. O, witaminy mi były potrzebne. Zażyj od razu. Dobrze, dobrze. Latarka działająca. A wezmę latarkę całą, bo mi baterie padły. Arkusz blachy duży? Mogę wziąć. Pół. Zobacz sam, jak Markus podbija świat tu i tam. Ile żarcia, ja pierdzielę. Ciecięzycza suszona, dawaj. I makaron z serem, stary. A jednak coś w tej kuchni jest, co nie zgniło. Muszę przyznać, że byłem w błędzie. O, ile puszek, ty. Stary, ta wyprawa może trwać i trwa, chociaż nie. Agregat, żeby nam chaty nie spaliło. Ale byłby przypał. No, ale jeszcze spokojnie mamy czas. Agregat jeszcze wytrzyma. I co, tu już pusto?
O, kakao. I tu też widziałem czekoladki, proszę bardzo. Elegancko. W lodóweczkach pewnie będą wody. Albo pognite warzywa. I mięso. O, to też wszystko zgnite w środku. No nic. Dobra, tu będzie ta stółeczka, co nie? Tak jest. A tam już w tych wystawowych będą same zgnite rzeczy. Dobra. Tu byliśmy, tu byliśmy, tu byliśmy. Ile masz miejsca w plecaku? Nie opłaca się iść na górę z takim plecakiem. Idziemy go wyładować. Po drodze możesz sobie opierdolić makaron z serem, coś normalnego. A nie tą ciecierzycę suszoną cały czas, czy czarną fasolę. Ale przeżyjesz, lepsze jeść to, jak być sztywnym, nie? I tutaj myślisz, że jesteś fajna. A ja ci powiem, że nie. Nie jesteś. No, you are not. Dobra. Ooo. Dobra, troszeczkę temperatura się podniosła. Fajnie, fajnie. Jeszcze mnie nie widzą. Pamiętać, że mamy na przyczepce żarcie. Że nie musimy nigdzie szukać i tym podobne. Nie przyspieszę czasu, bo są zajebiście blisko. Więc po co ryzykować? Też mamy materiały na koktajle Mołotowa kolejne, także tutaj też jest plusik. O, dawaj Markus, dawaj. No, szafki dużo miejsca zajmą. A trochę tych szafek, kurczę, w punkcie wojskowym jest. No i jeszcze z tego sklepu weźmiemy. No i też tutaj też chciałbym wziąć kilka rzeczy, żeby w domu zrobić takie typowo takie miejsce właśnie a la lecznica, czy punkt apteczny. Także tackę jakąś weźmiemy, kroplóweczkę, jedno z tych dziwnych łóżek. Ty właśnie. Młotek chyba będzie potrzebny. A to mamy, dobra. Okej, okay, my to pito pito. A tu jeszcze na górę trzeba się pierdolnąć. O, dobra, na górze jeszcze mogą być leki. Na pierwszym pięterku tu już byliśmy, ale całego nie sprawdziliśmy. Czekaj, tu były kibelki, tu byliśmy. Tu będzie poczekalnia. Może tu gdzieś jeszcze będzie czekaj, tu jakieś drzwi są, zobacz. O, 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 o. Jakiś sklepik mały. Ale dobra, dawaj. Przyda się, wszystko się przyda. Ty. Okej, tu. Tu. Pusto, 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 pusto. Zgniłe, zgniłe, dobra. Okej, chodźmy zobaczyć teraz, co dzieje się tu. Tu są kible, ale tu widzę jeszcze jakieś drzwi. Pokaż mi. To jest jakiś składzik, ale wątpię, żeby był lekami. Dokładnie. Niestety. To nie leki. O, kawałki papieru. No, kurczę, co robisz? A, dawaj to też, masz tą żarówkę, już tu też jesteś, weź, ale tu byliśmy, o to ma, dobra. Okej, okay. Większość szpitala już tutaj dołu sprawdzona. Już tu leków raczej nie będzie. Tu jest wyjście. Tutaj biuro.
O, tu może być coś ciekawego. O, zegar, zawsze coś. Tutaj. Disc Boy, biorę. Tutaj. Okej. Okay. No i tu już jest wyjście, tylko że to z drugiej strony jest. Nie, my jesteśmy na pięterku, ty. O, na dole trochę ich jest, okej. Okay. Okej, okay, nie widziałem was. No to mam... Mam czwórkę nieprzeczytaną? Bredzisz. Uwaga, bo tu zaraz z dołu i z góry zaczną przychodzić. O tym mówiłem. Dobra, spokojnie. Spokojnie. Dobra. Póki co panujemy nad sytuacją bez żadnego problemu. O, długie ostrza w końcu nam urosły. Ile was tam idzie? Matka was więcej nie miała. Dobra, Markus. Jeden idzie z korytarza, jeden tu z dołu. Daj tego tubelowe, cwaniaczka. Dobra. Chodź, chodź. Dobra. No czemu mi zapalasz zapalniczkę? Jak masz kuźwa la... No jebnę mu. Czy ja tą latarkę odłożyłem do pleca, znaczy na tira? Bo w tej co mamy tutaj mamy baterię pustą. Odłożyłem na tira. To tu już na tym pięterku nie będzie nic. O, to tam poczekalnia. No dobra, chodźmy na ostatnie. Dzień dobry. To nie jest ostatnie piętro. O ty kurde. Ile tu tych pięter jest, ty? Wiesz co, weź się połóż tu. Mam może baterię? Masz! Dawaj, dawaj, przynajmniej będziemy widzieć, co się dzieje. Ja ci krzywdę, stary, zrobię. Ogarnąłem ci baterię do latarki, więc odpalaj latarkę, ziomuś. Wyłącz to. Ty, a ty masz baterię? Masz, dawaj je. Dobra. No i już wszystko, gitarka, będziemy widzieć. Chodźmy sobie to pięterko ogarniemy najpierw jeszcze. Czy coś ciekawego tutaj będzie? Sztywnych słyszę, ale nie widzę, więc gdzieś są na pewno. Kible, dobra, tu raczej antybiotyków nie będzie. Sztywnego jednego widzę. W razie co to spokojnie, mamy kołaszka. Raczej nas nie przygwożdżą do ściany. Raczej. Nas nie powinni przygwoździć, ale to nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo. Dobra. Klamka zawias. Cyk, cyk, okej. Tu w automacie pusto. Tutaj, o, paczka chrupek. Czemu je wyjebałeś na ziemię?
Dobra, zjedz je. Uwożej, gościu z łomem w plecach idzie. Mówił ktoś panu, że pan jęczy za dużo? No daj to. Czemu nie? Nie wiem skąd wy tak się chcecie, kurczę, wylać. I boję się, że mnie, kurczę, przyciśniecie do ściany. Znaczy, no z kałachem raczej nie powinno wam się to udać. Ale... jak mam być szczery, to liczyłem na to, że kurczę już nie będzie tutaj sztywnych. O, gorset. Ale niestety, jak widać. O, poczekalnia też na tym pięterku. No dobra. Sprawdzimy wszystko. Kurczę, jak mam być szczery, nie sądziłem, że tyle nam czasu zajmie sprawdzanie szpitala, nie? Ale duży jest, to trzeba przyznać. Kurde, dużo tutaj już miejsc, w których mogą nas przy ten... do muru przywalić. Nie podoba mi się to. Dobra, starczy mi tych nożyczek, co ja będę miał z nimi robić. No nie podoba mi się to, dlatego musimy zachować tu ostrożność. Tu już tutaj bieganie na pały jest kompletnie niewskazane. Te drzwi nawalasz, dobra. Uwaga, tu chyba coś też wali, albo pod nami. Nie, tu też pusto, dobra. Antybiotyki! Szukajcie, a znajdziecie! Palić ci się chce, jeny, dobra, masz. Dawaj, dawaj. Jaraj stary, bo gorąca sytuacja tutaj jest. Ale nie ma co, jak już kurczę wyczyściliśmy prawie cały teren pod szpitalem, no to już trzeba z tego skorzystać, nie będziemy przecież marnować amunicji tego wszystkiego, kurde. Powiedz, że z lekami. Zajebiście, tylko jakby mi dało to, co bym chciał, to w ogóle było jeszcze lepiej. Przestało walić w drzwi. Kurwa, nie mam zegarka. Cicho. Znaczy, nie mam do tego śrubokrętu. Już? Naprzytykałeś się? A tu coś jest? O! O! O, nie zmieszczę cię. Przykre mi. Dobra, ale już tu jesteśmy, tam widzę porodówka. Okej. Ale mnie tu też jeszcze nie było. Dobra, tu nie widzę leków. Też nie widzę leków. Tam mogą być. O, masz zaginiony w akcji. Gdzie byłeś, jak koledzy wychodzili? Uwaga. No nic, sprawdźmy. O, na dole się szwędają. Na parkingu tutaj. Między budynkami. Tylko tutaj już musimy zajebistą ostrożność zachować. Właśnie, stożeniem, na którym piętrze? Jest! Więcej antybiotyków. Aha, i jestem przeciążony. Zajebiście! Wiesz co, póki mamy źródło światła, to zeżrij te witaminy. Przeciągniemy cię już troszkę. Schowaj na razie też te baterie. Dobra. Macie tu coś ciekawego? Napój w puszce, ma wypisy cały.
A powiedz mi, jak to jest, że ty, gościu, teraz już znudzony jesteś znowu? Chyba zmieścisz jeszcze to. Mieścisz. Dobra, kurde, na dół musimy zejść. O, gdzie to były te schody? Bo ja skleroza. A tu jest exit. Dobra, to będą tutaj. Ostrożnie. Dobra, względnie czysto. Chodźmy tędy na dół. O! Nie mam zamiaru ryzykować. Nie wiem, ile was tam jest. A, zresztą, kurwa, dawaj. Markus, nie pękaj. No, idziecie, czy co? Pojedyncze sztuki gdzieś co łażą. Jak tam pogoda? Minus 8, odczuwalna temperatura. 5-10 mniejsza, nie? Dokładnie. Ale to nic. Będziemy żyć, Markus. Będziemy żyć. Poziom baterii w latarce 67. Dobrze. Coś to mamy zapasową. Baterie jeszcze. A w razie W to na pewno coś jeszcze znajdziemy po drodze. Nie chcę mi się wierzyć, że nie. Masz jeszcze paczkę chipsów jedną. No tak poza tym to wszystko możesz tu odłożyć. Jep. Ładnie, ładnie na midzie antybiotyków już troszkę mamy, kurczę. No dziwne by było, jakbyśmy mało wynieśli ze szpitala, nie? 10. Więcej niż do tej pory zebraliśmy chyba ogólnie. W domu też kilka sztuk jeszcze mamy antybiotyków, także gitarka. Gitara. Kurde, a dobra, przyspiesz, ryzyk fizyk. Dawaj, dawaj. No i bardzo dobrze, okej. Okay. Powiedz mi, witamin nie mamy żadnych już, nie? A, nie ma. Dobra, trudno. Latarka działa. Idziemy do środka z powrotem, panie. Właź pan do dziury. Cześć, tu byliśmy, tu byliśmy. Dół mamy opierdzielony. Na tam pieterko przydałby się wrócić. Wy macie coś ciekawego? O, mapa z adnotacjami, patrz. Troszkę tutaj sztywnych jednak leży. I pamiętałem, że was przy drzwiach jeszcze nie sprawdziłem. No i dobrze, kurczę, pamiętałem, że was nie sprawdziłem. Macie coś jeszcze dobrego? Myślałem, że się postaracie, jak już tak kilka rzeczy żeście sypnęli. No ale dobra. Nie będę narzekał. Lecimy na górę. Poziom zmęczenia 55. Spokojnie, Markus. Zaraz się ten... pierdolniemy spać. Ale to jeszcze nie koniec wyprawy, także... nie licz na wypoczynek. Dobra. A kurczę, mi się wydawało, że coś tu łazi. Cześć, tu żeśmy byli, tu żeśmy byli. Tam za... tu? To też porodówka. Ale tu też leki mogą być. Markus, tu też mogą być leki. Nie leki, ale też weźmiemy. Dobra, tu jest to poczekalnia. Okej, to idziemy tu do góry.
Przejście do drugiego budynku. Okej, okay, czyli jest na drugim piętrze. Dzień dobry. Żegnam. Są biura. Leki chciał, wiecie. Może tu? Tu? A. Dobra, chodźmy tu zobaczyć. A nie, tu byliśmy, ty. Tylko chyba czegoś nie wzięliśmy, nie? Bo byliśmy przeciążeni już. Tak jest, środka do dezynfekcji żeśmy nie wzięli. Dobrze. Okej. Tutaj. Napój w puszce, dobra. Tu już wszystko, dobra. Ira. Czyli co? Nie, o ty, uważaj, bo znowu się ten. Idziemy na ostatnie piętro, zobaczymy, czy tam coś jeszcze będzie ciekawego dla nas. Mawiał pewien mędrzec, jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać, ale czekaj, tu jeszcze coś jest. A, taki pokój. A, myślałem, że pokój wypoczynkowy, ale jednak nie. Pusta. Dzień dobry, ja tylko na chwilkę. Myślałem, że to karabin jakiś czy coś, a to na gitarę i to jeszcze puste. Druga w nocy, no wie. O. Chodź. Ktoś płynie mnie na schodach nie zaskoczył. Nie lubię zombiaczków na schodach, znaczy się. Bardzo mocno wyprowadzają mnie z równowagi. W sensie takim, że kurczę, nie wiem czemu, ale w żadnej sytuacji nie panikuję, ale jak na schodach spotykam zombiaka, to normalnie panikuję. Nie wiem co robić, biegnę, kurde, w niego. Dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. Tu widzę, stołówka jest. Dzień dobry. Coś ciekawego? Okej, fajna ta stołówka, tak? Nie za dużo. Sztywni. Słyszę, ale nie widzę i nienawidzę tego. Masło. O, w tym szpitalu lubili ci psy. Dobra, grunt, że mamy coś tego, tych leków, kurczę, antybiotyków, żeśmy wzięli, także... No kurde, nie mogę powiedzieć, że nie mamy. O, latarka pełna, dawaj, weź też. Poziom zmęczenia 60. I ty, niedobrze. Rośnie. Składzik na żarcie na bank. A obój nie. Tu. O, do dupy, taki łom to ja nie chcę. Dobra, żyjemy w koło. Siema. Co tam słychać u ciebie? Dobra, plecy względnie czyste póki co. Ty! Się uspokój. O, tutaj widzę potencjał na leki. Aha, mogłem wyjść tędy. Chyba się myliłem. Aha, tu nie ma szafek. O, dobra, już daj te czasopisma, żeby nie było. Trzecia 10. Co ci powiem, Markus, to te ci powiem, że przydałoby się położyć, spać. Słyszałem. Chodź. Przydałoby się położyć, spać, kurde, ale nie ma czasu. Są rzeczy ważniejsze, nie?
Dobra, ale jednak myliłem się co do potencjału leków w tym pomieszczeniu. Niestety. Szkoda, szkoda. Ale tam jest zejście w dół. Uwaga, obszar zastrzeżony. Czyżby tu było kolejne punkt ochrony, czy nie? Bardziej bym powiedział, że pacjenci z kwarantanną chyba tu siedzieli. No. O, siedzieli tu pacjenci z kwarantanną. To ja nie chcę tu wchodzić. To ja se stąd wyjdę. Okej. Tu byliśmy. Chodźmy tam. Uwaga, sztywna. No chodź, chodź. Już zaraz pojedziemy się przespać spokojnie, tylko ten budynek chciałbym do końca sprawdzić. Drugi budynek sobie zostawimy na później. Najpierw pojedziemy odpocząć i będziemy chyba się w kierunku tego sklepu z bronią wybierać. Tylko kwestia jest tego... Aha, czy tam jest kuchnia, ale dobra, weźcie pierdolni. Kwestia jest tylko tego, kurczę, w jakim stanie jest nasz tir, kochany. Chociaż tu na parkingu chyba było coś ciężarowego, jak nie to gdzieś zaraz tam po drodze, więc... dobra. Sala gier, to mnie też nie interesuje. O, chodź, chodź, chodź. Dobra, już? Lepiej? Ci? Okej, chodźmy tutaj zobaczyć jeszcze końcówkę. Może akurat tam jeszcze jakiś skład, składzik na leki będzie. Fajnie by było. Tutaj ten korytarz po prawej od Markusa, to on łączy nas z tamtym, więc tam nie ma nic. A tu byliśmy, ty. Gamoniu! A wy skąd? Ten debil wali w kratkę, to niech tam se wali. Tu nie ma potencjału na leki. Aha, masz mnie w dupie? Nie? Dobra, jednak nie masz mnie w dupie. Dobra. Ty, no ile ja muszę się nawalać wręcz, żeby mi w końcu ta zwidność nieszczęsna podskoczyła. Gabinet, więc tu raczej leków nie będzie. Tu leków nie będzie. Tu leków nie będzie. Aha, i to koniec na tym piętrze. To pięterko jest trochę chyba mniejsze, co? No, troszkę mniejsze jest. Ale dobra, możemy spierdzielać. Pierwszy budynek można powiedzieć, że mamy sprawdzony. Chyba, że jeszcze. A nie, tu są kible. No. Tylko teraz musimy na bezpiecznie wycofać się do obozu wojskowego i się pierdzielnąć w kimę. Matko, jak ty o 6 rano pójdziesz spać, to o której ty wstaniesz? O! I żeście mnie zaskoczyli! A na moje szczęście auto jest z tyłu. Nara. No, Markus, było ciężko. Dużo amunicji poszło, żeby to wyczyścić. Ale w końcu się udało. Chodź, jeszcze tu po drodze tych trupów sprawdzimy na dole. Bo wszystkich nie przejrzałem na bank. Tylko pamiętaj, że masz plecy. Chociaż nie wiadomo, czy skręcą za nami. Ale po co ryzykować? Matko, ile części elektrycznych, ale trzeba pamiętać, że to jest potrzebne. O, cyk. Trzeba pamiętać, że części elektryczne są niezbędne. Okej, dobra, tu was sprawdzałem. Dobra, tu czysto względne. Już?
cyk, 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 cyk. A mi spróbujcie się kuźwa włączyć alarmy. O, proszę bardzo, wiesz co, ta jest pusta. Dobra, tu gdzieś łuski jeszcze powinny leżeć. Cyk, 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 cyk. O, są trzy. Kolejne gnaty. Gdzie tu jesteś, gościu? Cię nie widziałem. Dobra, bo jesteśmy przeciążeni. Zmęczeni i w ogóle już jest 5:30. I chodź, Markus, idziemy odpocząć. Zgaś latarkę. Aha, dobra, czyli się nie wyładowujemy, tylko robimy tak. Odpal, proszę. Dziękuję. Zobaczymy, czy możemy się pierdolnąć tędy. Raczej tak. Spokojnie, spokojnie. Ta przyczepa z wodą, pamiętać. Że fajnie by było ją zgarnąć. Ale dziwnie się to on kieruje na takim pełnym śniegu. Ty, gdzie jest droga? Aha, jeszcze kawałek, dobra. Dobra, moi drodzy, chcąc nie chcąc, musimy jechać się kimnąć do obozu wojskowego, odpocząć, bo jak sami widzicie, no, poziom zmęczenia 70. Więc tu już, kurczę, nie ma dyskusji, zanim pojedziemy dalej w Louisville, ale tylko obrzeża. Sami widzicie, ile jeden budynek zajęło nam wyczyszczenie, Markusem. I to jeszcze go nie wyczyściliśmy tak na 100%, bo nie można powiedzieć, że on jest na 100% wyczyszczony. Jestem tego świadom, że nie można tego powiedzieć. Ale dużą część i wyczyściliśmy jednak, sprawdziliśmy, jeśli chodzi o materiały, leki i tym podobne. Dlatego uznaję już po prostu, że nie będziemy spędzać tyle czasu w jednym miejscu. I jako już, że jesteśmy względnie blisko, bo można powiedzieć, że blisko jesteśmy tego sklepu z bronią, to się pierdzielniemy tam. Tam od razu też będzie stacja paliw, tam od razu też będzie sklep z żarciem, także to też wszystko pierdzielimy do zera. No, jesteśmy tirem w końcu. I pamiętać, że na powrocie z tamtego sklepu wojskowego zajechać do szpitala, wziąć łóżko, przynajmniej jedno takie łóżko szpitalne, wiecie o co chodzi. Te taką tackę też szpitalną, kropluweczkę, a szafki metalowe to nie musi być akurat ze szpitala, bo to można z innych miejsc wykombinować, także tutaj nie jest problem. Dobra, Markus. Kurde, miałeś zgasić go. Dobra, powiem tylko w jakim stanie jest, zanim się idziemy spać. Opony. Opony najważniejsze. Ej, jeszcze nie źle. Jeszcze pojedziesz. Co prawda maska już w dupsko dostała, ale jeszcze pojedziesz. Dobra. Chodź, idziemy spać. Dawaj, 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 dawaj. Wiem, że kleszczy. Nic ci nie poradzę. A takie życie. Masz, tu masz 2 stopnie. Zamknij okno. W razie co, jak będzie walić w okno, to nas obudzi. Masz, zjedz sobie chipsy przed snem. A jak wstaniesz, to dostaniesz czekoladki. Dobra. Kurczę, tam w sklepie powinny być witaminy, wiesz co? To nie musisz spać nie wiadomo ile. Nastaw budzik, jest godzina 6. Niech będzie na 12. Na miejscu będzie się gdzie przespać, dobra. Jedziesz. Chyba, że się szybciej sam obudzisz, w co wątpię. Dobra, jest. No już, ryj. Co jest? A, szyja cię boli od spania krzywo. Dobra, przeżyjesz. Ej, tylko gro. O, już myślałem, że się mgła robi. Dzięki ci. Dobra, a miałem czekoladę ci dać zeżreć rano, jak wstaniesz. Żeby nie było, że jestem niesłowny, proszę bardzo. Bon appetit. Tylko jeszcze, mój drogi, czasem wymienić broń, bo nasza maczeta... Tak, zaraz pierdolnie, więc można ją wyrzucić. Bardzo mnie to boli, że jej naprawiać nie można. I zamontuj sobie siekierkę jednoręczną. I elegancko, dobra. Co jest? Matko, aż tak cię boli? Sztywny.
Ale go nie widzę. Gdzie on jest? Czy gdzieś pod tirem go przycisnąłem? A, czołgał się dupek jeden. Odpal. Mam zegarek jakiś, który nawala w plecaku? Mhm. Ciekawe, który. Ja pierdzielę, nie no, teraz się już, moi drodzy, nie zatrzymam. Teraz jedziemy. Gdzie jedziemy, moi drodzy? Już wam pokazuję. Pauza, spokojnie. Ten sklep tutaj, o, byśmy opierdzielili tutaj cały ten pasażyk. No i patrzcie, moi drodzy, ile tu jest jeszcze rzeczy do zbierania i odwiedzenia, więc ogólnie popatrzcie sobie na mapę, żeby bardzo, co, my pić czy kłak mamy sprawdzony, jeśli chodzi o mapę. Także jeszcze dużo miejsc do odwiedzenia mamy. Chociaż ostatnio twórcy Zomboida coraz częściej zaczynają nawet pokazywać tam nowe feature'y z buildu 42, więc kto wie, może doczekamy się, ale tutaj nie będę, kurczę, uważaj, drogi, tutaj nie będę się, kurczę, wypowiadać, bo to może być różnie, nigdy nie wiadomo, ale dobra, my tu pierdzielimy, a trzeba dojechać, opony jeszcze zniosą tą drogę, taran osłoni silnik, także tutaj się nie martwię. Możesz przestać. Nie, na miejscu jak zajdziemy, wszystkie budziki, zegarki jakie mam, rozkręcam, bo śrubokręty są, wszystko mamy. Patrzcie to, szpital wyczyszczony, a ile na drodze pod tym szpitalem jeszcze tego się kręci, nie? Ale to jest nic. Tylko teraz tutaj jest problem, kurde. No podjedziemy do dużego skrzyżowania. I czy to duże skrzyżowanie, czy tutaj jest zator drogowy? Raczej będzie. Więc my musimy umiejętnie przez niego przejechać. Bo z tego, co widzę, nie możemy się nawet zatrzymać. Na sekundę się nie możemy zatrzymać. O kurwa! Szybko, dawaj wsteczny na pełnej piździe. Ale zrąbałem. Ja pierdzielę. Dawaj, 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 dawaj. Nie skręcaj, nie skręcaj. Dobrze. Dawaj. Dawaj. Dobra, ujeżdżamy tu na główną, teraz tylko tu uwaga. Tu nas nie przypierdzieliły gdzieś, nie przystawiły. Ja wiem, bestia, że dużo sztywnych przytuliłaś, no ale... Oła, co ci mogę powiedzieć? Jesteśmy w największym mieście chyba. O, no Louisville największe. O, zatory, zatory, zatory. O. Ja pierdzielę, dawaj! Dawaj, 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 dawaj. Wierzę w ciebie. Mam spawarkę, mam wszystko. O kurwa. Damy radę cię naprawić na miejscu, nie ma problemu. Tylko nie zawiedź taty, jedź. Dobra, póki co jedziemy. Dawaj, 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 dawaj. Ach, ja kocham miasta w Zomboidzie. Dobra, przebiliśmy się kawałek już. Au. Jako, że mamy młot wyburzeniowy, to sobie inną drogą wrócimy. Masz, włącz to ogrzewanie. Skoro ci tak kleszczy. Spokojnie. Wszystko mamy pod kontrolą. Matka was więcej nie miała, nie? No nie miała pewnie, no co ci poradzę. Uważaj. Kurde, daleko to jeszcze jest? No nie powiem, że nasz biedny tir chciałby odpocząć. A na pewno wymaga konserwacji. Przyczepa też. No, musimy jak najwięcej... z tej wyprawy wyciągnąć, no bo tir naprawdę będzie obity. Obity będzie. Ale wiem, że jest przejazd taki względnie dobry. Czekaj, to nie jest już tu? Tak, to jest tu, jeszcze kawałek.
Dawaj, następne skrzyżowanie, skręcamy. Spokojnie, nie rozpędzaj się aż tak. Delikatnie, uważaj, uważaj. Dobra, tu jest git. Tu jest git. O, wow. O. Pa, kto wie, czy może nawet mamy tu kolegi na części. Dawaj. Ach. No, pięknie, bestia. Kurde, ja cię nie rozładowałem przyczepki, kurcze. Znaczy plecaka na przyczepkę, jak byliśmy w bezpiecznym miejscu. No, trudno. Okej. Okay. Dzień dobry. O, i ciężarówka, która da nam koła. Dobra, nie będziemy się z wami pierdzielić. Nie ma tu was nie wiadomo jak dużo. Nie powinniśmy mieć tu problemu. No wiesz ty co? Nie wolno się zacinać tak bez pozwolenia. O, tak jak... Nie przypuszczałem, że tutaj będzie taki spokój. Ale spoko. Tu, to jest spokój, za to na drodze jest burdel. I to taki, że idź pan w pyry, przyjdź pan później. Tylko trzeba pamiętać, na powrocie zajeżdżamy, wszystkie szafeczki, nie szafeczki, meble, wszystko zbieramy, dobra. Najpierw przejdźmy się, sprawdźmy sobie tak okolice. Tam wiadomo, że jeszcze w polu kilkoro sztywnych stało. Mamy tłumik, więc raczej żadnej hordy z drogi nie ściągniemy głównej. Raczej. Ale to... są tylko moje przewidywania. Czysto względnie? Względnie tak, więc może mi się wyładować, masz. Dawaj. No sklep z bronią, tak myślę, że koło 300-400 się zakręci. Tu cały sklep z żarciem. Cała stacja. No i te szafki wojskowe jeszcze ze szpitala. No, załadujemy przyczepkę. Będzie godna wyprawa na bank. A ja, kurczę, chyba że... A nie no, akumulator żaden nie działa. Aucie wszystkich, które tu stoją. Bo tak sobie pomyślałem, że może byśmy odpalili jakieś auto stojące tutaj na krótko. Może byśmy się pierdzielnęli na ten. Do Louisville, do biblioteki. Tej potężnej, ale znowuż też nie jesteśmy aż tak dobrze przygotowani, żeby aż tam jechać, także serce Louisville to ja sobie na razie podaruję. Ale coś czuję, że tam trzeba będzie pojechać, żeby znaleźć ten nieszczęsny magazyn, bo tutaj nie widzę powoli nadziei poza Louisville na ten magazyn, jak mam być z wami szczery. Dobra, zaraj szlugę, chodź po młot. Piękna pogoda. Młot, chodź. Chodź. Tu się dobijasz. Chodź. Tu żarcia na półkach nie poplam. Wiesz, o co chodzi? Dobra. Dawaj. Rozpidziaj to w drobny mak. Dziękuję. Chodź, odnieś młot. Cyk, cyk. Też ostatnio właśnie twórcy Zomboida dodali ten feature, na przykład filmik z feature'u nowej trawy, jak będzie wyglądać trawa. Ogólnie też bardzo się zarzekałem, że optymalizacja pójdzie w górę. Dobra, moi drodzy, chwila prawdy. Raz, dwa, trzy. I hu. Dupa, nie będzie. No jak? Ja to mam kurde, ale dobra, prasa jest.
Większa połowa sukcesu. Tutaj co jest? O... Dupy mi nie urwało, ale dobra, wszystko wezmę, przecież nic nie zostawię. O, kałaszek. No jak fajnie. Z magazynkiem? Z magazynkiem. Uuu, ty jesteś fajny. Dobra, czekaj, najpierw przyjrzyjmy sobie tak ogólnie, co tutaj mamy. Magazyn, switch, to magazynek. Tutaj. Na kulki. No. Dobrze się powstrzymałem, bo chciałem coś już bardzo źle, nieładnego powiedzieć. No, wodę tutaj. Tak przejdę się wam pokazać, co będzie, a ja później to zaraz zapakuję sobie sam na spokojnie. Już nie będę was zanudzał bieganiem tam i ten i we w te. 5, 7, 28? Okej. Trochę bełtów. Te szafki też stąd pierdzielniemy, co to jest? Snajpereczka jednostrzałowa. Okej, okay, tu 77, 62, 54, R, strip clip. O! 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 Mauzerek, snajpereczka. Dobra, dobra, chodź. A nie, dobra, wróć. Najpierw popatrzmy. Adar. Ja ci już znalazł. No i co? Mam już takiego. Dobra, tutaj. Na zapleczu. Czy na zapleczu coś ciekawego będzie? Nie szczególnie. Okej, okay, to wszystko. Dobra, moi drodzy, to co, ja zabieram się za przenoszenie, bo troszkę tego mam, chociaż poczekajcie, jeszcze tutaj z wami tutaj sprawdzę, a nie, to kibę, dobra, nieważne. No, to ja się zabieram za przenoszenie i nie przedłużam, widzimy się w kolejnym odcinku, jak już tutaj wszystko będzie opędzlowane na przyczepie, będziemy gotowi na kolejny punkt wyprawy, ale ja dziękuję ślicznie za uwagę i widzimy się niedługo.